Przemysław Świercz, spokojnie, do Łukasza Miśkiewicza. Mówił tutaj Marek Dragosz na przedmeczowej odprawie. Teraz zagranie kulą, błąd Kuszkiewicza. Uwaga, bardzo groźnie i mamy niestety pierwszą bramkę. Było tam zagranie kulą, ale nie użył gwizdka arbiter. Fatalny błąd Marcina Kuszkiewicza na prawej stronie. I przegrywamy z Haiti 0-1. Bardzo szybko to się zaczyna. O ile te pierwsze dwie akcje wyglądały naprawdę dobrze, tak teraz no po prostu niedokładne zagranie naszego prawego obrońcy. Jest dobra szansa na zdobycie wyrównującego gola. Łastowski! Gol! Bartek Łastowski! Co za uderzenie! Boże, czy ja się prze... Boże, co to było za uderzenie? Zabrakło mi głosu! Zabrakło mi słów do opisania tego gola! Cudowny strzał Boga! Cudowny strzał Bartka Łastowskiego! Polski Messi! Mamy wyrównanie! Mamy 1-1! Polska, Polska, Polska! No mówiłem tutaj, że chcę zetrzeć głos. No dał mi tutaj pierwszą okazję do tego wybuchu radości. Baltazar. Wysoka piłka, poprzeczka. Musimy być skoncentrowani. Jeszcze jeden strzał. Jest interwencja Kamila Rośka. Arbiter, Krystian Kapon. Tym razem Kapon. Kapon, uwaga, jest Grygiel, jest Łastowski, Bartosz Łastowski, ma piłkę na prawej nodze, Łastowski, Łastowski, jest gol, gol, piłka w siatce, Bartek Łastowski, gol, Boże, wpadło, to wpadło, ostatnia minuta tego meczu, Polska będzie w ćwierćfinale, nikt nam nie zabierze tego awansu, Bartek, kochamy Cię, Bartek, kochamy Cię, Bartek, kochamy Cię. Wpadła ta piłka wpadła do siatki. Boże, jak to się dzieje, że ta drużyna gra tak pięknie. Orły Dragosza prowadzą 2-1. Szczęście ma lepszy. Wiedziałem, że to szczęście dzisiaj przy nas będzie, ale pomagamy temu szczęściu. Gramy cudowny mecz. Polska prowadzi z Haiti 2-1. No a teraz proszę sędziego o skończenie tego meczu jak najszybciej.